Jak przygotować swoje włosy na to, żeby ją przetrwać i żeby włosy wyglądały nadal pięknie? No, przede wszystkim laminowanie i olejowanie, tak? Zima to jest trudny czas dla włosów. Czapki, szaliki, zimno, mrozy, tak? Włosy tego nie lubią. Aczkolwiek no, żyjemy w takich czasach, w których już nie zajmujemy się włosami, bo one są dziś na ostatnim planie. Tak jak i paznokcie, tak jak i cera, bo jesteśmy w jakimś takim ogólnym strachu i zajmujemy się tylko tym, żebyśmy byli zdrowi. Więc pamiętajmy, żeby się zdrowo odżywiać, żeby jeść przede wszystkim rzeczy, które dają nam odporność, bo te również wpływają bardzo korzystnie na porost i zdrowe włosy. Także myślę, że dobre odżywianie, dużo snu, olejowanie, dobra dieta i dużo, naprawdę dużo dobrego uśmiechu. I to wszystko wpłynie na to, że włosy będą witalne i lśniące. To jest też taki dobry czas, że siedzimy w domu i chyba idealny moment, żeby zadbać właśnie o siebie. Takie domowe sposoby na zadbanie o włosy, gdybyś mogła tutaj nam zdradzić, naszym widzom. Zioła to jest pierwsza rzecz i olejowanie, o którym wspomniałam wcześniej. Jest w tej chwili cała masa produktów, które zawierają oleje. Jakieś takie napary właśnie wodne czy z ziół bardzo pomagają i wspierają kondycję. Włosy lubią olej i tłustość, czyli produkty ze środkami buforowymi również. Do tego cała masa protein i odżywek, która znajduje się tutaj, że tak się wyrażę, w domowym spa, w zakresie tego, co klientka może sobie kupić sama. Bardzo dużo też robią dobrze dla włosów pod wpływem jakiejkolwiek odżywki, pod wpływem ciepła. Czyli jeżeli nawet mamy olej czy odżywkę i zawiniemy ją w turban czy w jakiś taki mały czepek, to też również w domowych warunkach bardzo się sprawdza. Co jeszcze można tutaj powiedzieć? No, przede wszystkim zioła również pić. Tutaj pokrzywa jest takim pierwszym, który mi się nasuwa na myśl. Również są takie produkty, które nakładamy również na włosy. Cała masa ziół, które możemy nałożyć na suche końcówki i w pomieszaniu na przykład z jajkiem, tak jak to stosowały nasze babcie. I na przykład z olejem arganowym czy kokosowym w domowych warunkach fantastycznie się sprawdza. Też bardzo dobre są peelingi z płatków owsianych. Te usuwają złogi łoju na przykład, które teraz tworzą się również z tego, że nosimy czapki, ale również i z tego, że jesteśmy w większym stresie, no bo jest ten COVID i cały czas gdzieś to myślenie mamy takie niestabilne, niespokojne. Także polecam tego typu zabiegi, ale tak jak powiedziałam, włosy, skóra i paznokcie przede wszystkim lubią mniej stresu, dobre odżywianie i więcej uśmiechu i dobrego snu. Drodzy kochani, wszyscy ambitni ludzie, chciałam Was bardzo, bardzo gorąco zachęcić do obserwowania przeambitni.pl i możecie subskrybować tutaj, dokładnie tutaj. Tutaj się bardzo dużo dzieje, różne wywiady, fajne atrakcje i też rozmowy na przykład ze mną. Więc jak macie czas, to oglądajcie i koniecznie tutaj subskrybujcie.